Cześć, witam Was serdecznie. Rafał Rogowicz, jestem trenerem mentalnym, pracuję między innymi z zawodniczkami i zawodnikami. Bardzo się cieszę, dzisiaj w studio goszczę Oktawię Nowacką, naszą olimpijkę. Za chwileczkę Oktawia powie więcej i bardzo się cieszę, goszczę też Kasię Kopeć-Ziemczyk, byłą dziennikarkę sportową, menadżera sportu. Będziemy rozmawiać, słuchajcie, o treningu mentalnym, jak to z tym treningiem jest. Dziewczyny, Oktawio, króciutko, co teraz u Ciebie? Jakie plany? Czy olimpiada w głowie? Gdybyś mogła nam coś powiedzieć? No ja zaczęłam sezon przygotowawczy tak naprawdę. Wróciłam z podróży, która jest moją drugą pasją po treningu. No ja miałam takie 2 lata po igrzyskach, troszeczkę z przebojami, bo faktycznie musiałam trochę odpocząć psychicznie, a propos treningu mentalnego, to też jest potrzebne. Musiałam odpowiedzieć sobie na parę pytań. No i musiałam wyleczyć kontuzję, z którą startowałam na igrzyskach, więc to troszeczkę potrwało. Teraz jestem na etapie powrotu. No, wiadomo, powroty nie zawsze są łatwe, więc to jest gdzieś tam kolejne wyzwanie, z którym muszę się zmierzyć. No i gdzieś tam w planach jest oczywiście, są oczywiście kolejne igrzyska. Okay. Kasiu, co u Ciebie na dziś? No, na dziś to trochę tak jak widać. Szykuję się do ciężkiej pracy w domu. Natomiast, no cóż, zawodowo przerwa, także teraz rodzina, więc trening mentalny też a propos bardzo ważny. Więc przygotowujemy się intensywnie do tego, żeby to wszystko mądrze poukładać przede wszystkim w domu. Miałam takie pytanie do Was, dziewczyny. Jak z tym treningiem mentalnym, jeżeli chodzi o polski sport, jeżeli byśmy tak zaczęli ogólnie na ten temat rozmawiać? Nie? Jakie są Twoje doświadczenia, Oktawio, Twoje, Kasiu? Jak to wygląda? Gdybyśmy spojrzeli na to globalnie. Globalnie myślę, że to jest temat mocno zaniedbywany. I faktycznie jest dostęp do psychologów. U nas w związku też pracowała bardzo fajna pani psycholog, więc powiedzmy, nie ma jakiegoś większego problemu z dostępem. Myślę, że bardziej problem jest z połączeniem wszystkiego razem, czyli połączenia psycholog-trener, żeby to wszystko funkcjonowało nie osobno, tylko razem. Wiadomo też, że im bardziej doświadczony zawodnik, tym łatwiej mu pozyskać psychologa, trenera mentalnego. A chyba najbardziej też potrzebują go ci najmłodsi, którzy wchodzą w ten świat sportu, wtedy, kiedy muszą zdecydować, czy oni chcą trenować, czy oni dadzą radę, pojawiają się pierwsze porażki. Doświadczony zawodnik często sobie daje radę, chociaż nie zawsze, no bo mamy różne typy osób. Jedne w ogóle nie radzą sobie z presją, jedne z biegiem, z latami doświadczenia radzą sobie z tą presją super. Więc myślę, że nie ma wieku odpowiedniego, nie ma płci. Każdy w jakimś tam okresie swojego życia może potrzebować wsparcia i nieważne, czy to jest dorosły zawodnik, czy to jest ktoś, kto dopiero zaczyna. Fajnie, jakby miał możliwość skorzystania z takiej pomocy, a to jest, myślę, że lekko bagatelizowane. No ja też myślę, że warto zwrócić uwagę na taką kwestię jakby tej pomocy doraźnej, a też takiego stałej współpracy. Bo wydaje mi się, że w polskim sporcie jest troszkę tak, że w momencie, kiedy u zawodnika widać załamanie i widać je już w mediach, tak? Czyli kiedy ja już je widzę gołym okiem, że coś jest nie tak, wtedy bardzo często faktycznie mówi się o tym, że okej, byłem u psychologa, skorzystałem z takiej rozmowy, coś się być może zmieniło. Natomiast chyba brakuje takiej świadomości, że w treningu mentalnym nie chodzi tylko o to, żeby doraźnie od czasu do czasu pomóc, porozmawiać, spojrzeć z innej perspektywy, tylko chodzi o to, żeby budować taką sportową pewność siebie. Kibice sportu bardzo często mówią tak, przegraliście, ale tak walczyliście, tak? Był w Was hart ducha, wybaczamy Wam tą porażkę. Bo widzieli, że mentalnie ci piłkarze byli zawodnikami na boisku, a nie tylko, jak się bardzo często mówi, koszulkami, tak, które biegają i nic nie robią. I to tak czasem jest, że jakby podświadomie środowisko, które otacza sportowca, wyczuwa gdzieś, że coś się dzieje niedobrego. Być może też sam sportowiec już o tym wie, ale bardzo często jest już za późno, bo kiedy już mówimy o sferze psychologii czy psychoterapii,
no to mówimy już o kwestii problemów, a wydaje mi się, że w treningu mentalnym chodzi o to i w treningu w ogóle, żeby właśnie tych problemów unikać. Budować pewność siebie. Budować pewność siebie, ale też być przygotowanym na kryzys, bo takie kryzysy się pojawiają. I to, co słusznie Kasiu zauważyłaś, to nie jest doraźna pomoc. Trening mentalny to długofalowa współpraca z zawodnikiem, z zawodniczką, ale też bardzo fajną rzecz tutaj podkreśliłaś, Oktawio, taka synergia, czyli trener motoryczny, dietetyk, fizjoterapeuta, trener mentalny, to jest jeden team, który razem z zawodniczką, zawodnikiem buduje pewną koncepcję. Nie można tutaj działać, jeżeli nie ma takiego porozumienia właśnie w tych obszarach. Dziękuję Wam, dziewczyny. To taki początek. Za chwileczkę zobaczymy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Oglądajcie nas w kolejnym odcinku. Podoba Ci się? Jeśli tak, subskrybuj kanał Rozwój Słodki Live, zostaw komentarz i łapkę w górę. Dzięki, że tu jesteś.